Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak wycinam naklejki do kostki 3x3 ze względu na prośbę jednego youtubera. Nie mogę zrobić tutoriala z tej przyczyny, że mało kto posiada taką maszynę do wycinania jak to. To jest plotter, się nazywa. Dobra, zaczynamy od tego, że mamy przygotowany model obliczony wymiary wprowadzone do naklejek, do kostki, tak? Jest to taki jeden program, w którym mamy od razu połączenie z plotterem. Ustawiamy sobie na rolkach i zamykamy. Tutaj nam maszyna wyszuka kawałek folii. No, wyszukało nam, to teraz damy Ctrl A, Alt A, dajemy sobie plotter i właśnie za chwilę nam się zmieni. O, zmieniło nam się. Tutaj mamy kawałek, jakby to powiedzieć, no wyświetlony kawałek folii, więc przygotowany model ustawiamy sobie. Ja to zrobię kilka razy, żeby na jednej folii już nie marnować. W sumie to można przesunąć. Ok. Jak widzicie, mam już 4 komplety białego. Tutaj maszyna czeka. Dajemy przycisk tniej. O właśnie, zapomniałem jednej rzeczy. Trzeba zaznaczyć. Dajemy tniej. Tu jest selekcja. Naciskamy OK. I maszyna zaczyna wycinać na tej. Jak widzicie, wycięły mi się wszystkie naklejki, które wgrałem. Tutaj tego nie widać, może pod światło. No dobra. No to może teraz jeszcze jedną rzecz, żeby zakończyć. Zdejmujemy. Nie wiem, to widać. Zdejmujemy folię, która została. No. Pora do kosza. Jak widzicie, zostały mi same naklejki do naklejenia. Czy jest brudny, to się wyczyści. No więc potem wystarczy wyciąć, no i naklejać. Na razie pokazuję tylko jeden kolor, bo resztę już mam, sobie wyciąłem jakiś czas temu, zapomniałem o białym. Więc to jest tyle z filmiku o wycinaniu naklejek. Tak, jak ktoś chciał zobaczyć. No, zapraszam na kanał. Cześć.